Bardzo uroczyście witam Was dzisiejszego dnia, drodzy przyjaciele. Uroczystość bierze się z prostej przyczyny. Minął nam rok, stoimy u progu nowego, i co będzie w przyszłości? Takie pytanie stawiamy sobie zawsze, kiedykolwiek kolejny rok stawia cezurę nad przeszłością i dzieli nas od czegoś, co nazywamy niewiadomą. Zawsze myślimy, jak to będzie. A będzie dobrze, według Słowa Bożego. Dobrze, dlatego że przybliżamy się do powrotu naszego Pana i zbawcy, który wkrótce pojawi się na pewno. Dobrze będzie, dlatego że z nim zawsze jest dobrze, jeśli pielęgnować będziemy Jego obecność. Jak więc wyjść naprzeciw przyszłości? Tak, stale zaczynamy nasze rozważania od tego pytania. Mam dla Was cztery rady. Po pierwsze, szukajmy przyszłości z ufnością, pełną ufnością. Kiedy apostoł Paweł pisze list do Filipian, w pierwszym rozdziale i szóstym wierszu pisze tak: Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w Was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Tak, wiem, że dzisiejszy świat jest pełen zamętu, pełen różnego rodzaju. Przeszkód i kłopotów. Ale nie musimy sfrustrowani patrzeć w przyszłość. Jeśli mamy pewność, że Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je pełnił aż do owego dnia, to mamy wszystko, absolutnie wszystko. Wierzący może zaufać Bogu całkowicie i być pewnym, że przed Nim wszystko to, co najlepsze. Po drugie, Możemy ruszyć w przyszłość z pełnym oddaniem. Sięgnę tutaj do 37. Psalmu, gdzie w piątym wierszu czytamy słowa: Powierz Panu drogę swoją, zaufaj mu, a on wszystko dobrze uczyni. Ważna rzecz. Musimy zatem z pełnym oddaniem Panu, powierzając wszystko, ruszyć do przodu. Wiem, że wiele jest ludzi, którzy próbują stawiać czoła różnego rodzaju wyzwaniom o własnych siłach. Ale myślicie, że dacie rady? Jeśli chociaż takie myśli przez chwilę przeszły wam przez głowę, muszę was ostrzec: nie damy rady. Ale z Nim, w Jego obecności, przy Jego bliskości, możemy pokonać wszystko, cokolwiek stanie na naszej drodze. Po trzecie, i to także moje życzenie, wyjdźmy naprzeciw przyszłości z pogodą ducha. Z tego samego psalmu, z którego czytałem wiersz piąty, cofnę się wstecz. Czwarty wiersz mówi tak, rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Inaczej mówiąc, nie bądź negatywny w myśleniu, myśl pozytywnie, myśl z nadzieją, Patrz w przyszłość z wielkim zadowoleniem, dlatego że Pan, któremu powierzyłeś swoją drogę, daje ci samą rozkosz jego obecności. Odczuwasz, co to oznacza, kiedy jest tuż obok. To wspaniałe. Można tego spróbować, można tego doświadczyć, można wiedzieć, że to, co apostoł Paweł w liście do Filipian napisał, abyśmy się radowali, i to zawsze radowali. Powtarza, to zresztą znowu mówię: radujcie się, nie jest jedynie westchnieniem o nierealnych rzeczach naszego życia, ale prawdziwym doświadczeniem. I w końcu, w końcu, drodzy, idźmy w przyszłość z pełną odwagą. Z pierwszego rozdziału listy do Filipian znowu zacytuję, dwudziesty wiersz. Przez śmiałe wystąpienie uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, pisze apostoł Paweł. A w naszym nie? O, jakże nie? Może być tak samo uwielbiony, jeśli będziemy śmiale, śmiało iść do przodu, jeśli z pełną śmiałością będziemy patrzeć w przyszłość, jeżeli z pełną śmiałością dzięki jego obecności w naszym życiu stawimy czoła wszystkiemu, co. Dzisiaj nas trapi. Izajasz w 41 rozdziale mówi o tym, że On gotów jest zawsze nam pomagać. Nawet gdy pójdziemy przez wody, te nas nie zaleją. Gdy pójdziemy przez ogień, ten nas nie spali. Tak wiem, wiem, jak wielu chrześcijan na przestrzeni wieków cierpiało. Zdaję sobie sprawę, jak wielu chrześcijan odczuwało, że brakuje im właśnie czegoś takiego, takiej pewności, oddawali swoje życie za wiarę. Nie musimy sięgać do czasów średniowiecza i w naszym wieku. Media sprawozdawały już nie raz, jak cierpieli ludzie, tylko dlatego, że ufali Chrystusowi, że potrafili się do Niego przyznać. A jak my, Oczekujący jego powrotu. Łatwiej się żyje z nadzieją, łatwiej się żyje z pewnością, łatwiej patrzeć w przyszłość, jeśli idziemy, tak jak mówiłem, z ufnością, z oddaniem, z pogodą ducha i z odwagą. Na koniec, pozwólcie, drodzy, że do tych wszystkich życzeń dołożę tekst, który zapisany jest w Księdze Powtórzonego Prawa albo w piątej Księdze Mojżeszowej, jak mawiamy nieraz, w 31 rozdziale i wierszu 8. Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię, nie bój się więc i nie trwóż się. Fantastyczna obietnica. I z jakim spokojem. Możemy patrzeć w przyszłość. Co przyniesie nam rok 2016? To jest wciąż zagadką. Ale jeśli z Chrystusem, bądźmy spokojni, bo z Nim przyniesie tylko to, co najlepsze. Zawsze ufający Mu, zawsze polegający na Nim, zawsze szukający Jego obecności wokół i zawsze przekonani, że jest z nami, że mieszka w naszym sercu. Całym sercem życzę wam tego, abyśmy na co dzień próbowali tego doświadczać więcej i więcej, bardziej i bardziej, głębiej i głębiej, tak jak jedna z pieśni chrześcijańskich o tym właśnie mówi. Spróbujmy. Bo zanurzenie się w nim oznacza zanurzenie się w jego miłości, a zanurzenie się w jego miłości Oznacza bezpieczny dzień, każdy, w całym roku 2016. Niech Bóg w tym nam błogosławi. I niechaj, kiedy wznosić będziemy ku Niemu nasze modlitwy, docierały, oby docierały one zawsze do Niego, kiedy prosimy prosto, z przekonaniem, z zaufaniem i z pewnością, że uczyni to, co najlepsze. Boże! Oddajemy się Tobie na ten nowy rok i wierzymy mocno, że kiedy ujmiesz nas w swoje ręce, będziemy mogli bezpiecznie trwać przy Tobie stale i stale, aż powrócisz, aby zabrać nas do siebie. W najdroższym imieniu Zbawiciela prosimy Ciebie o to, abyś był obecny w nas stale i abyś sprawił, że ten nowy rok przyniesie nam wiele okazji ku temu. Aby te wszystkie rzeczy, które odpowiadały na pytanie jak w tym roku, stały się realne w nowym, w który wchodzimy. Prosimy o to. I tak jak uczyłeś nas, prosimy z pełną ufnością w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.